Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otóż od pewnego czasu na live'ach jest przez moich moderatorów, czasem przeze mnie, wspominane, że na 3000 subskrypcji zorganizowany jest konkurs, w którym będzie do wygrania ten oto laptop. Jest to HP ProBook 450 G3. I z tego względu, iż moje live'y są hardkorowe, że się tak wyrażę, trwają od kilku do, można powiedzieć, kilkunastu godzin, nawet ostatni trwał 24 godziny, więc nie wiadomo, że nikt nie jest w stanie tyle godzin spędzić, czy ewentualnie filtrować jakieś tam wiadomości z tych live'ów. Tylko wiadomo, co niektórzy zapaleńcy są w stanie wytrzymać ze mną kilka godzin na live'ie. Więc wychodzę naprzeciw innym widzom, którzy może zajrzeli już na mój kanał, może jeszcze nie zajrzeli, może teraz mają szansę zajrzeć, obczaić, co się na tym kanale dzieje, czy warto, czy nie warto. Też między innymi dla tych widzów, ogólnie dla wszystkich widzów jest zorganizowany ten konkurs. Jest to kolejny laptop, którego rozdaję na tym kanale. Co mogę o nim powiedzieć? Ten laptop był odświeżany na jednym z moich live'ów. Jest to, tak jak powiedziałem, ProBook 450 G3. Stan oceniam na naprawdę bardzo dobry. Nie ma tutaj jakichś tam większych śladów użytkowania. Co mogę powiedzieć o parametrach, żeby, jak to się mówi, troszkę ostudzić Waszą ciekawość. Jest tutaj procesor 6 generacji i5, zainstalowany system Windows 11 Pro, bo jest oczywiście licencja na ten Windows cyfrowa wpisana w BIOS. Bez żadnych modyfikacji systemu operacyjnego został tutaj zainstalowany Windows 11 Pro, TNP bez żadnego problemu, procesor też bez żadnych błędów, dało się zainstalować tutaj Windows 11 i takowy tutaj będzie, jest już zainstalowany, ja sobie zaraz pozwolę go uruchomić. Co mogę jeszcze powiedzieć? Normalnie jest zainstalowane tutaj 8 GB RAM w jednej kości i dysk SSD 128 GB. Z możliwością oczywiście rozszerzenia sobie do 16 GB, czy ewentualnie założenia sobie większego dysku, ale to już potencjalny wygrany taką modernizację sobie przeprowadza. Jak widzicie, laptop odpala się w momencie, wszystko działa bez zarzutu. I teraz tak, co niektórzy pewnie wskoczą i od razu będą chcieli wiedzieć wszystko, więc troszkę zrobię tutaj takie utrudnienie i troszkę Wam poględzę i w międzyczasie będę przemycał jakieś informacje dotyczące tego konkursu, bo nie ukrywam, że chciałbym, żeby ten 5-7-minutowy filmik jednak ludzie obejrzeli, żeby dali coś z siebie, jeśli chcą coś wygrać, tak? No bo jak to się mówi, no, rozdawnictwo już dawno minęło, bynajmniej w moim przypadku. Będzie to, jak to się mówi, nie będzie tutaj nic skomplikowanego, nie będzie trzeba nie wiadomo jak szarych komórek tutaj wykorzystywać, żeby wziąć udział, czy wygrać tego laptopa. Powiem wstępie, stali bywalcy wiedzą, na czym mi najbardziej zależy i nie muszę nawet tłumaczyć, o co chodzi. Wiedzą, jaki jestem itd. itd. A dla nowych widzów, czy potencjalnych nowych widzów, powiem tak. Wystarczy w skrócie oczywiście obejrzeć filmik, oczywiście zostawić łapkę, oczywiście udostępnić ten filmik, no i co, i przede wszystkim subskrybować kanał, tak, bo organizuję ten konkurs tylko dla subskrybentów, czyli widzów subskrybujących mój kanał, więc to tak w skrócie. Co jeśli chodzi o dalsze zasady, powiem to za chwilę, bo tak jak powiedziałem, na live'ach te informacje już dawno były przemycane, ale niestety nikt nie będzie siedział po 5 godzin, czy po 7 godzin, czy po 12, czy po 24, żeby jakieś tam te informacje wyłowić. Wiem, że się powtarzam, ale chciałem to nawiązać do dalszej części konkursu i jakichś tam zasad. Bo chodzi po prostu mi o to, żeby te informacje były troszeczkę rozrzucone, żebyście musieli poświęcić te 2 minuty, żeby cokolwiek się dowiedzieć. Więc reasumując, to co powiedziałem, udostępnienie, zalajkowanie, subskrypcja kanału i oczywiście komentarz pod filmem. I teraz, żeby nie było, że są jakieś koligacje, jakieś ustawki itd. itp., decydowanie będzie troszeczkę zależało od Was, troszeczkę ode mnie i od mojej żony, troszeczkę od mojej moderacji.
Wszyscy po prostu, jak to się mówi, swój grosik do tego potencjalnego zwycięzcy dołożą. Czyli będzie to wyglądać tak. Oprócz, powtarzam to trzeci raz, oprócz subskrypcji, lajka, udostępnienia tego filmu w mediach społecznościowych, gdziekolwiek go udostępnicie, to jest wasza sprawa, ma być udostępniony, bo później potencjalny zwycięzca oczywiście będzie musiał w jakiś sposób mi udowodnić, że jest subskrybentem, że zalajkował, że dał komentarz, bla 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 i tak dalej, uwiarygodnić to, że to on jest tym zwycięzcą, a nie się podszył pod kogoś, tak? Oczywiście nie będę tutaj numeru buta, numeru PESEL i tym podobnych sobie życzył, ale jakieś te podstawowe informacje będę musiał otrzymać. I laptop zostanie wysłany do mojego moderatora i moderator już w Polsce wyśle pod odpowiedni adres. Tak to będzie wyglądać, że to jeszcze przejdzie przez Polskę, przez ręce mojego moderatora, ponieważ no, ja mieszkam w Belgii. No i wiadomo, że troszeczkę mam większą komplikację, a przy okazji mam interes to za jednym zamachem, jak to się mówi, bez ryzyka wyślę dwie rzeczy czy trzy, żeby po prostu jak najmniej ryzykować tym, że laptop zostanie uszkodzony, ponieważ ci, którzy obserwują kanał, wiedzą, że jeden laptop, który był zrobiony specjalnie dla widza, niestety przez DPD został zmiażdżony. Więc tyle pieniędzy, tyle części poszło, jak to się mówi, psu o budę. Więc tak to z grubsza będzie wyglądało. Więc chciałbym, żeby naprawdę, żebyście podeszli fajnie do tego tematu, bo wydaje mi się, że laptop jest warty jakiegoś tam minimalnego poświęcenia i wymyślenia jakiegoś, nie wiem, jakiegoś fajnego komentarza. Nie będziemy tutaj mówić, co dokładnie kto ma pisać. Kto, komu, co leży, nie wiem, na sercu, co chce napisać. Po prostu, jak to się mówi, zdaje się na waszą kreatywność. A my sobie będziemy po prostu komentarze czytać i ten najfajniejszy dla mnie, nie wiem, może dla mojej żony, może dla moderacji, będzie brany pod uwagę, to jest raz. A dwa, jeszcze współwidzowie tego kanału będą decydować o tym, czy aby na pewno do tej osoby ten laptop powinien trafić, czyli będą lajkować wasze komentarze. Czyli ilość lajków to jest jeden poziom, który was zbliża do otrzymania tego laptopa, a drugi poziom, taka druga tura, jak gdyby taka ostateczna weryfikacja, to już będzie przechodzić przeze mnie i moderację mojego kanału, tak to określę. Więc na sam koniec, reasumując, łapka, komentarz, udostępnienie, subskrypcja i fajny komentarz o różnej tematyce, jaki sobie tam wymyślicie. Może być wierszyk, może być coś humorystycznego, może być jakaś anegdota, może być, nie wiem, historia ze swojego życia, nie wiem, co wymyślicie, to jest tylko i wyłącznie wasza sprawa. A to ten komentarz właśnie i ilość łapek pod waszym komentarzem i nasze decyzje spowodują, czy otrzymacie tego laptopa, czy otrzyma go ktoś inny. Więc tak czy siak, tego laptopa może wygrać każdy. Nie musi być 2 lata na kanale, nie musi być, nie wiem, milion komentarzy wystawiać pod filmikami, nie. Bo kiedyś był komentarz, że najbardziej aktywny widz, a teraz po prostu kto kreatywny, fajny komentarzyk udostępni, zasubskrybuje itd. itp. No i o co bym was bardzo serdecznie prosił, jeśli już zaznaczacie tą subskrypcję, jesteście zdecydowani na zaznaczenie tej subskrypcji, to nie usuwajcie jej później, bo aby nie wygraliście laptopa. Bo to jest bardzo złe, tak mi się wydaje. Sorry, że to mówię po raz kolejny, ale ja wychodzę do was naprawdę z sercem, z inicjatywą, już z którymś laptopem, a później się okazuje, że nie dość, że subskrypcje znikają, to ludzie też znikają z mojego kanału. Czyli co? Póki była walka o laptopa, to była walka o laptopa, a później raptem się filmy przestały podobać, przestało się komentować, uczestniczyć w życiu kanału i tym podobnym. Więc nie chciałbym do takiej sytuacji, jak to się mówi, żeby tak znowu doszło. A i oczywiście nie obyło się bez cięcia, bo zapomniałem powiedzieć o najważniejszym, czyli taka mała jeszcze aktualizacja. Im wcześniej dobijemy do 3000 subskrypcji, tym szybciej ktoś otrzyma laptopa, bo o tym zapomniałem wspomnieć, przepraszam, że otrzyma laptopa ta osoba dopiero, gdy osiągniemy ten próg 3000 subskrypcji, czyli reasumując, osiągamy pulę 3000 subskrypcji,
i wtedy po osiągnięciu 3000 subskrypcji robimy sobie live'a, czy jakiś filmik nagram, nie wiem, jeszcze zobaczymy. I wtedy będziemy z komentarzy wybierać ten wygrany. Czyli konkurs zakończy się z chwilą, kiedy na kanale wbije 3000 subskrypcji. I wtedy z tych komentarzy pozostawionych oczywiście pod tym filmem będziemy wybierać najfajniejszy komentarz, który będzie miał można powiedzieć największą ilość łapek i jeszcze oprócz tego spodoba się dla nas i dla moderacji. Czyli tak jak tak, my sami nie zadecydujemy, widzowie też sami nie zadecydują, ani moderator też sam nie zadecyduje, nasza moderacja, czyli zrobimy to wspólnie. Czyli zrobimy sobie jakieś głosowanie, cokolwiek, nie wiem. Wtedy z tych takich najfajniejszych wybierzemy tego jedynego. Więc to jeszcze taka mała dogrywka, bo wydaje mi się, że musiałem to powiedzieć, bo zapomniałem powiedzieć tego wcześniej. Z mojej strony chyba to wszystko. Jest tak poprowadzony ten filmik z tego względu, żebyście po prostu też jakoś w jakiś sposób poświęcili te kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund i wyłuskali sobie z tego, co potrzeba. I tyle. Ci, którzy przewiną na koniec, no to ja też do nich wyjdę z inicjatywą. Łapka, kreatywny komentarz, subskrypcja, udostępnienie. I później ilość łapek pod waszym komentarzem i nasze decyzje spowodują, czy otrzymacie go, czy nie. I tyle. Więc wydaje mi się, że nic tutaj skomplikowanego nie ma. Życzę wam wszystkim powodzenia. Trzymajcie się i co? Do następnego filmiku. Cześć.